Hej, 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 dzielni bohaterowie, witam w kolejnym scenariuszu i wracamy do Gem i Gelu. Chciałbym tylko zaznaczyć, że mogę mieć trochę nosowaty głos, bo z gardła przeszło mi na katar, ale to mam nadzieję, że wam jakoś wielce przeszkadzać nie będzie. Gelu, którego ostatnio podczas scenariusza Sandro ścigaliśmy za to, że ma wrota wymiarów, więc też warto na to zwrócić uwagę właśnie, że mamy wrota wymiarów. Niestety tylko i wyłącznie raz możemy skoczyć, a w zasadzie całej tej mojej manie to możemy 4 razy, no ale podczas 4 tur. Także no, nie jest za ciekawie. Jest to mapa MK. No, to może być ciężko, ale wszyscy mają chyba miejski portal. Tak, wszyscy mają miejski portal, więc tyle. Dobrze, mamy 10 tysięcy golda. Naprawdę spoko kasa. Naprawdę spoko kasa. I tak się mocno zastanawiam nad tym. Mam tylko 10 drewna? Serio? Ale lipa. Dobra, zróbmy sobie tak. Tu u Gelu zróbmy sobie gospodarstwo. Bo i tak więcej nie zrobimy. Tutaj z kolei Radę Miasta. W zasadzie tyle było z tego całego hajsu, nie? Tu możemy sobie zrobić gildię górniczą i skarbiec, no. Powiedzmy. No i tu u Gelu weźmy sobie... tych oto strzelców. Uda nam się ich jeszcze ulepszyć? O Jezus Maria, naprawdę to jest taka drożyzna? No dobra, to może w następnym dniu to zrobimy. Nawet nie ma co liczyć na to, że będziemy sobie wyciągać kolejnego bohatera tutaj gdzieś z karczmy, no bo nas na to najzwyczajniej w świecie nie stać. Co prawda rozbudowując 4 zamki naraz, 4 lokacje naraz, no to faktycznie nie można liczyć na to, że ten hajs będzie dla nas mocno przychylny. Wait, czekajcie. Aha, my jesteśmy tu obok. Łe, to idziemy w drugą mańkę. Chociaż te smocze urwiska. Jakby udało mi się smoka wyciągnąć. Słuchajcie, czy my tutaj mamy wskrzeszenie? Mamy wskrzeszenie na poziomie mistrzowskim. I tutaj też mamy wskrzeszenie na poziomie mistrzowskim. No, to powiem wam szczerze, że do zrobienia są te smoczki. Do zrobienia są te smoczki. Jak najbardziej. Zróbmy sobie jakiś taki 56 i lecimy z koksem. Cyk. Jednorożce. Czy zaatakować? Oczywiście, że zaatakować. Rozumiem, że podejdziesz, prawda? No dobra, jakbym ci zarzucił spowolnienie, to nie podejdziesz. Świetnie. No na smoki niestety nie... Ojojoj. Głupio straciłem centaura, ale to nic. Na smoczki niestety nie zadziała spowolnienie, więc to trzeba mieć na uwadze. Ale spróbujmy sobie. I tu jest nasz garnizon. Zielony garnizon. Tutaj wypadałoby, kurde, wyciągnąć jakichś bohaterów, nie? Z prawej i z lewej strony, bo nic nie widzimy totalnie. Wzdłuż niewielkiego dopływu rzeki Shandar leży region Erati, który był świadkiem najzacieklejszych walk drewnianej wojny. Teren ten wiele razy przechodził we władanie każdej ze stron konfliktu, a gdy był znów odbijany, poprzedni właściciel palił go i plądrował ze szczętem. Teraz obszar ten kontroluje dwóch lordów deklarujących lojalność w stosunku do Erati. Gelu wie, że to jedynie czcze słowa. Walczą pod sztandarem Erati, bo akurat w tym momencie takim wygodnie. Lecz tak naprawdę są uczciwi i lojalni tylko w stosunku do siebie samych. Sandały Świętego z całą pewnością znajdują się gdzieś tu, ale co do pozostałych artefaktów, jedynie plotki wiążą je z tym miejscem. Władający tą ziemią ludzie nie zechcą nam pomóc, ani nie oddadzą artefaktów bez walki. To potworne, że będziemy przelewać niewinną krew, aby ocalić nas wszystkich przed szalonym Sandro. Ale taki los czeka głupców. Okej. To w takim razie GM, pozbieraj mi tutaj co możesz. A za wiele, jak widzę, nie możesz. Masz troszeczkę... A, proszę bardzo. My tutaj całkiem mocno możemy sobie teraz popolgować, jeśli chodzi o ruch. Okej. Okay. Maybe Rada Miasta. Maybe nic więcej. A tu skarbca nie zrobię? Nie, bo nie mam drewna. Kurczaki.
Muszę drewno jakoś odbić. Muszę drewno odbić, bo inaczej nie będę generował przychodu. Shit. No dobra, zielone smoki. Zobaczmy, co my tam mamy. A, nie mamy szybkiej walki. Mamy jakąś implozję. Mamy implozję, świetnie. No i weźmy tego smoczka. I teraz mamy całkiem fajną inicjatywę. Weźmy sobie tak. Tak. I zastanawiam się nawet, czy nie zrzucić sobie tych centaurów. Żeby je gdzieś tam, kurde, po drodze, wiecie, wyrzucić. Grupa Pegazów. Czy ja chcę Pegazy? No dobra, chodźcie. Mogę zawsze gdzieś ich tam odstawić. Będzie na później jakby co. Hej. Zaraz. Czy my już nie mieliśmy do czynienia z tą mapą? Zastanawiam się teraz. Tu mamy kulę, artefakt kula osłabienia. Tu mamy w ogóle dwa zamki i one w ogóle są praktycznie w tym momencie nieruszane. Zastanawiam się mocno nad tym, czy by nie zraszować. Bo wróg jakby w ogóle się w tym momencie jeszcze nie ruszył. Kurde, lot mi tutaj nic, niewiele mi da. Bo ja nie przelecę tutaj. Ale będziemy mogli sobie skoczyć w następnym... Chociaż kurde, to nas pociągnie, jeśli chodzi o manę. Ale dobra, zobaczmy. No nie mówcie mi, że oni się jeszcze nie obudzili. Co tu się dzieje? Ale jazda. O, tu było jeden do wiedzy. Kurde, mogłem sobie wziąć. Ajajaj. Dobra, drewna nadal nie mam, ale nie teraz jest to Znaczy, teraz jest to nie jest najważniejsze, prawda? Że nie mam drewna. To jeśli nie mam drewna, to zróbmy sobie gdzieś tam jeszcze jakieś te... Rady miasta? Czy nie, ratusz? No dobra, no to w takim razie skok. Skok przez płot. To fuck, jak do siebie? Bailando. Skorzystajmy jeszcze z tego, że mamy ruch. Mamy 32 punkty many. Dojdziemy tam, czy nie? Oho, na dole coś majaczyło. Aj, wykupił tutaj jednostki, wykupił. No dobra, my z kolei wykupmy sobie jakiegoś bohatera, żeby tutaj móc troszeczkę odkryć tego terenu, prawda? Zejdźmy sobie na dół, ty z kolei, kochana, idź tędy. Zbierz też, co możesz, może nie będziemy wykorzystywać hajsu na to, żeby wykupić jednostki, tylko sobie po prostu polecimy. O, właśnie. I teraz, dzięki temu... Czy mnie stać będzie na gospodarstwo? Nie, bo to jest 10 drewna. No bo tutaj wiadomo, możemy się poświęcić w całości strzelcom, kusznikom, tudzież leśnym tamtym elfom, które będą strzelały. No... To nie byłoby głupie, co? Nice. Jesteśmy na wybrzeżu. Super. Ajajaj. Zamek tutaj już mają skubańce. Ile nas kosztuje wskrzeszenie? 16. Więc będę w stanie dwa razy wskrzesić kogoś. Dobra, wjeżdżamy tam smokiem. Okej.
9 kuszników straciłem, a tutaj straciłem ilu? 6 strzelców. Kurde, cokolwiek... Ajajaj. Cokolwiek zrobię, czy to odlecę, czy to... No bo on podleci mi prawdopodobnie do tego albo do tego i go zaatakuje, co w odwecie go zabije po prostu. Więc no to jest jedyna tura na to, żeby cokolwiek wskrzesić, no to wskrześmy sobie strzelców, bo są drożsi. W sensie bardziej, więcej mi kosztowali. I bym sobie tutaj w zasadzie, albo może nawet nie tutaj, tylko bym sobie tutaj przeczekał. Przy okazji wziął tych przyjemniaczków i przeczekał sobie na buście takim dosyć dużym, jeśli chodzi o ruch. Next. Od dołu. Miejscowi farmerzy wskazali ci miejsce ukrycia sandałów świętego. Znajdują się one na południu, niedaleko miasta Baren... Co? Barrington? Barrington? Na południu. Dobra, no mniejsza z tym. W każdym razie południe nas interesuje. My na południu w zasadzie jesteśmy, jakby nie patrzeć. O, proszę bardzo. Nawet nie będziemy musieli robić tych gospodarstw. No i tutaj jest cała masa. Oj, świetnie, tędy mi nie przylezą. No chyba, że wylądują jakimś tym, jakimś statkiem. To jest taka możliwość. A ty, przyjemniaczku, nie zapomnij armii. Ulepsz tych. Świetnie. I w zasadzie na takiej armii bym się w tym momencie skupił. Mam wrażenie. Możemy sobie tam polecieć. Hej. Cześć. Gdzieś masz tutaj zamek, prawda? Nie ściemniaj, bo wiem, że masz. Stąd przylazła? Jestem ciekaw. Dobra, ty, kochanie, zbierz nam to, co jest tutaj dziś po drodze. Ty z kolei zabierz nam elfy. Pieniądz, pieniądz i to. Świetnie. Coś możesz jeszcze bez armii zrobić? Chociaż w zasadzie ty masz przecież, kurde, całkiem mocarne czary, więc... W sumie dlaczego ja się bronię przed tym, żeby nią cokolwiek atakować? Jakieś takie słabsze jedno, takie słabsze miejscówki, jak na przykład właśnie tartak, mógłbym zaatakować. Trochę zaspałem, no ale dobra. Co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią. A my idziemy za ciosem. Proszę, proszę, niebieski, hejo. No ty niebieski niebieskim, ale... Gdzieś tam skądś ten seledynowy przylas. Zwycięstwo. Dobra, spoko, mamy wskrzeszenie. Was tu jest piątka, co? O, naprawdę, strzelasz mi, kurde, w takie jednostki, co mnie trochę bolą. Just what I expect, jak to mówią, co? Jeden strzelec. Dobra, dwóch strzelców mogę poświęcić. Tym bardziej, że niebieski przegrywa. Elo! Kurde, wykupił skubaniec, no. Ajajaj. No bywa i tak. Dobra, tu nie ma nic. Uuu, naszyjnik boskiej mocy. Ciekawe. Hej. Hej. No co tam? Tu jest kapitol, w ogóle odbiliśmy. Łe, no to kurde. To my w następnym tygodniu to jesteśmy ustawieni. Jak nie wiem. O, skarbiec możemy zrobić przecież właśnie.
Super. Tutaj cytadele, żeby sobie jeszcze więcej tych strzelców, łuczników zrobić. A tutaj może bym został jeden dzień, bo za jeden dzień będzie nowi ci. Nowi łucznicy. Oj, tu jest przejście. I tu jest... dobrze. Dobrze wiedzieć. Dobrze, że to odkryłem. Przejdzie tylko tędy Gelu. Szkoda, że poszedłem trochę dalej, ale to nic. Są sandały świętego. Proszę, proszę. A tędy przejdzie tylko Gem. Ej. Jestem Kamil. Ajajaj, zabrałaś mi to. No dobrze. To ja sobie w takim razie wrócę do tego miasta. Świetnie. Okej, populacja zwiększa się. Zarąbiście. Ale pytanie, czy my tej populacji potrzebujemy? Pytanie, czy my tej populacji potrzebujemy? Mam wrażenie, że niekoniecznie. W sensie... Oczywiście se to co zrobił? Zapomniał! Zapomniał! Armii! Ja pierdzielę! Zabierasz tych. Idziesz tu. Odkrywasz nam jeszcze troszeczkę. Świetnie. Ty możesz wziąć to. I też gdzieś iść w tamtym kierunku. A ty, Gelu, kurde, nie zapominaj tych swoich strzelców, którzy tak naprawdę są dla nas najdrożsi w tym momencie. Nice. Chociaż już w tym momencie możemy wziąć nawet expa. I naszyjnik boskich mocy. A my sobie zrobimy myk. I dzień dobry. Hej. Kotku, weź nie martw się. Coś mi się wydaje, że to jest ostatni bohater przeciwnika. Coś mi się tak wydaje, no. Jezu, gdzieś ty polas. Obok studni siedzi drobna staruszka, mrucząc coś do siebie. Ma na sobie zwiewne giezło? Co jest giezło? I kwiaty we włosach. Ostrożnie zbliżasz się do niej. Jednak nawet delikatne dotknięcie wyzwala w niej niezrozumiałą furię. Krzycząc, zaczyna machać rękami i bić się w piersi. Gdy próbujesz przeprosić, wskazuje cię ręką, wykrzykując niezrozumiałe przekleństwa lub oskarżenia. Czujesz, jak dreszcze przebiegają twoje ciało. Ogarnia cię osłabiające uczucie trwogi. No to ciekawie. Drewienko. O, więcej strzelców. Idź zwiedzać dalej. I coś mi się wydaje, że tu będzie jeszcze jeden zamek. Pewnie zamajaczyłem. Wróg uciekł, czyli ma gdzie uciekać. To też jest bardzo wartościowa informacja, że ma gdzie uciekać. Przejdzie tylko tędy Gelu. Dobra. Świetnie. A Gelu to sobie zrobi... Nie. Gelu sobie zrobi skok tutaj. Ile ci zostało punktów ruchu? No tak pi razy drzwi, to sobie zostawimy. Cyk. On się... W ogóle mam wrażenie, że komputer chyba nie wie, co się dzieje w tym momencie. Możemy sobie zrobić ratusz. Cytadele. Tutaj sobie zrobimy... A tu wszystko mamy. Jest całkiem wykoksany ten zamek tutaj był. A w którym my jesteśmy? Coś wybudowaliśmy? Kurde, wybudować. Mogliśmy je zrobić stajnie. To bym był in plus. Pewnie później targowisko ratusz. Później targowisko ratusz. Dobra, kuźnia. O, drewienka trzeba będzie. Drewienka będzie zdecydowanie więcej trzeba. O, ojojoj. Portal przejścia.
Dobrze wiedzieć. Z tymi jednostkami mogę zbierać jednak hajs. A ty, koleżko, możesz odkryć nam troszeczkę... Aha, tu przejścia nie ma, więc on nas nie zaatakuje tak szybko. Mam wrażenie, że nie zaatakuje nas wcale, ale... Niech będzie. O, tutaj przy okazji jest tartak odbity. Świetnie. Czyli mogę sobie go po prostu wziąć. A propos wzięścia czegokolwiek, to lećmy w tę mańkę. Tam prawdopodobnie jest gdzieś zamek przeciwnika. Nieprzejęty ten. O, dzień dobry. No nie mówcie, że macie jeszcze jakichś bohaterów. Hej, byku. Co to się stanęło? A, tu jesteś. Gdzie jest Bobas? Tu jest. Hej. No wydaje mi się, że to była dość nierówna walka zdecydowanie, co? Dość nierówna walka, powiedziałem. Jasno-niebieski przegrywa. A czy to czasem nie oznacza, że nie mamy już żadnych przeciwników i musimy tylko teraz Oczywiście, że tak. Bailando. No tylko, że znowu jesteśmy w dupę z poziomem. 29, 28 poziom, a my możemy mieć 37. 10 poziomów w plecy jesteśmy. Czajcie to? 10 poziomów w plecy. This is... not good. No dobra, ale całą mapę mamy w zasadzie dla siebie. W sensie takim, że możemy sobie tutaj spokojnie latać. O, podstawowa inteligencja. Możemy sobie spokojnie latać. Korona, dobra. Jeszcze sobie dół od... Kurde, jakby tutaj był jakikolwiek kartograf. Boże, jakie to było piękne. Jakby tu był jakiś kartograf. No dobra, słuchajcie, mamy trochę czasu. Możemy sobie zawsze tutaj... O, to też może być. Jak nie ma kartografa, to przynajmniej jest to. Możemy wziąć... O, naokoło totalnie. Dobra, ale my nie musimy naokoło, prawda? No raczej. Jeden do poziomu, świetnie. Biorę ze sobą. Ulepszanko. A ty, kochana... No, możesz pozbierać to. Ty. Lecisz tu. Jeszcze mamy nieodsłonięte tutaj ten teren, nie? To zaraz sobie tam wjedziemy tym elfiksem. Zwiadowca przybył do Gem z wiadomością, że znalazł naszyjnik boskiej mocy niedaleko Jared's Hill na południu. Miasto to jest pilnie strzeżone, więc należy do niego podejść, nie ściągając na siebie niczyjej uwagi. Kilka sztuk złota złożonych w odpowiednie ręce może pomóc ominąć posterunki. He, proszę cię. Oczywiście, że atakujemy. Możemy tu. Dzień dobry, plus jeden do obrony. Zdecydowanie tutaj będę oczywiście chciał przykoksować mocno Gelu. Ale jak coś innego wpadnie, to czemu też nie? Oczywiście, że go dojeżdżamy. Tutaj troszeczkę trzeba pamiętać o tym, że no niestety nie generujemy już w tym momencie w żadnym wypadku liszy za każdy ten ruch, za każdą walkę. Tu... Tu. No to praktycznie przeciwnik w żadnym wypadku się nie ruszył praktycznie nigdzie. O, rękawice jeźdźce, Boże, jakie to jest piękne. Przyda się jak najbardziej. Wszystkich atakujemy. No i tutaj ekspy. Ekspy. Ekspy mimo wszystko. Tego nie chcę, bo to mi jest zbędne. Ale możemy tu... Ale tutaj... Aha, ty poszukujesz gem. No dobra, tylko który to jest zamek? No, ty możesz wziąć też to. A Gelu sobie zaraz to weźmie. Okej.
Fioletowy strażnik graniczny. Ty zobacz, co tutaj jest. Cyk, żebrowa klatka to mi jest na razie niepotrzebne, chociaż chyba nam dałoby więcej wiedzy. 1500 expa i buty świętego, świetnie. Do tego możemy skoczyć sobie tu, zrobić skarbiec kochlików, czy tam krasnoludów w zasadzie, co kochlików. Dojedziemy tych, duch opresji, ale my oczywiście nie chcemy go nosić w żadnym wypadku. Jedziemy tutaj. Tak się zastanawiam, w zamkach i bastionie nie było żadnej, jeśli dobrze się orientuję, nie było żadnej chyba opcji na podniesienie statystyk, prawda? W sensie plus jeden na przykład do obrony czy coś takiego, to nie było. Mnóstwo krasnoludzkich wojowników. No i to może być problem. To może być problem, bo... No, krasnoludy są dość odporne na magię, znaczy w sensie mają chyba dużą odporność na zasadzie, że mogą nie ulec jakiemuś czarowi ofensywnemu, prawda? Więc to tutaj może nie zadziałać. Dobra, weźmy tych. Dobra, Gelu. Choć wojska nekromanty depczą nam po piętach, stawimy im czoła dopiero, gdy wykujemy miecz anielskiego sojuszu. Do tego czasu musimy być czujni, konsekwentnie kontynuując nasze poszukiwania. Informacje o sandałach świętego i naszyjniku boskiej mocy podniosły wszystkich na duchu. Jeśli niebiosa będą nam sprzyjać, zwyciężymy. Gościu. Czyż już zwyciężyliśmy? Okej. Okay. To odwiedzone. Fioletowego możemy odwiedzić. Tych możemy zaatakować. A jeśli chodzi o gem, to tutaj dziś był fiolet właśnie. Lećmy tam. No i mamy w zasadzie, powiedzmy sobie szczerze, że mamy w zasadzie całą mapę odkrytą. Tutaj jest jakiś taki fragment nieodkryty. Ale to musielibyśmy się tam zbliżyć. Jeszcze tutaj zobaczymy. Cyk. Także na mapie jest trochę jeszcze expa w postaci chodzących takich właśnie jednostek. Niestety one są bardzo, bardzo słabe i bardzo mało nam dają tych punktów doświadczenia. Czarny? O, mieliśmy czarny. Ale tutaj fiolet. Expa. Ua, korona najwyższego maga. Świetnie. Tutaj jeszcze trochę expa takiego z monolitu. No to wam powiem, że mamy całą mapę odkrytą. Tutaj jeszcze jest kawałeczek, ale to zaraz sobie ogarniemy prędzej czy później. Czyli w zasadzie można by było tutaj pozbierać te statystyki. Tak czy inaczej. O właśnie, słuchajcie, skarbce bym porobił. Skarbce bym porobił, bo to nam zagwarantuje więcej hajsu na wykupienie surowców do zrobienia gildii magów. Tutaj możemy zrobić ratusz. Tutaj kapitol jest, więc mi tak średnio najeżdża jest potrzebny. Moglibyśmy też magazyny zasobów zrobić. Anioły mi są niepotrzebne. Tutaj... Jezus Maria, ile tych kapitolów i takich... Tu jest kapitol. Kapitol jest niedostępny. Kapitol jest niedostępny. I ratusz, właśnie, gildia magów. Super. Cyk. Ty możesz wracać do miasta, już tak w zasadzie nic nie porobisz. Ty zbieraj to. Świetnie. Mnóstwo leśnych elfów, czy jesteś w stanie porobić? I don't think so. Bo w zasadzie... to my tylko i wyłącznie będziemy w stanie wyekspić tak naprawdę jedną postać, i to jeszcze jedną z tego maksymalnego 37 poziomu, nie? Bo to jest... no... Nie zgadzam się, walczcie ze mną, potrzebuję expa, gościu. I zobaczcie, jednostkami, które... Gelu jest potężny po prostu, jednostkami, które zdobyliśmy na samym początku, praktycznie... To jest jakiś taki przyrost dwutygodniowy, gdzieś tam poszlajałem się po jakichś miejscowych tych... przyrostach,
I zobaczcie, kurde, jak bardzo on jest destrukcyjny. No oczywiście jeszcze robi jego robotę, robi jego poziom, tak? Jego statystyki. Steel. A może zbudować tutaj. Dobra, zróbmy sobie ratusz. Zróbmy sobie te magazyny. Ja dzięki temu będę mógł w jakiś tam sposób sobie fajnie generować dodatkowe surowce do zrobienia później gildii magów. Co prawda tu jest gildie magów są na maksymalnie czwartym poziomie, a my z czwartego poziomu mamy praktycznie wszystko, co bym chciał. No bo mamy przecież tam portal, a to jest wszystko, co bym chciał. Kawalerzystów jak najbardziej. Okej, tutaj możemy sobie skoczyć, żeby nie tracić czasu. Jeden do wiedzy. 1500 expa, całkiem fajnie nam tutaj dropi to 1500 expa, już cały czas widziałem, że jest od dłuższego czasu 1500 expa. Ty sobie czekaj, my tutaj zrobimy sobie gildię. A, dobra, zróbmy ten skarbiec. Zróbmy skarbiec. Skarbiec tu już jest zrobiony i tu jest zrobiony. Dobra, mamy siódmy dzień, więc żeby pomnożyć nasze bogactwo, to nie róbmy nic innego w tym tygodniu. Tam się pomnoży. Brak wiadomości od Kraga i Yoga zaniepokoił Gelu. Przemierza obóz w ten z powrotem, niczym dziki zwierz, zżymając się na brak informacji. Boże, jak ty słowico, zżymając. Czy zwyciężyli? A może padli pokonani, jeśli nie odnaleźli tego, czego szukają? Co stanie się z ludnością Avlierati? Nagły przypływ złych przeczuć wykrzywił jego bladą twarz. W czasie przeglądu sił nie może pozbyć się uczucia grozy i niepewności. Może to podstęp, podobny do tych, które spotkały Gem i Krakhaka. To było nazbyt proste. No i Jezus Maria, ile mam hajsu. Nie! No dobra, to i tak byście byli bardzo małym zastrzykiem. Jeśli chodzi o... No ale nikt będzie. O, tutaj Gelu poszukują. To ja sobie tam zasiądę. Gildia magów. A, tutaj nie ma targ... O Jezus Maria, tutaj nie ma targowiska. Tu nie ma targowiska. Tu wszystko jest. Jest. Spoko. I jeszcze ten ostatni tutaj. Może być magazyn zasobów. I wszędzie indziej magazyny zasobów są. Świetnie. Nekścik. O Jezu, ile expa. Zobaczcie, od jak długiego czasu zbieram expa, a ja nadal nie dostałem poziomu. I pomyślcie sobie, jak bardzo musiałbym expić. Musiałbym po prostu najzwyczajniej w świecie skipować kolejny. Nieważne. Kolejny i kolejny tydzień musiałbym skipować, żeby nam się mnożyły i dublowały jednostki na mapie z kolejnych tygodni. Sorry, wczytałem sobie... Ja nie wiedziałem, myślałem, że ja muszę stworzyć ten artefakt. A to ja po prostu musiałem zdobyć konkretne składowe tego artefaktu. No okej. Czerwonil. A ja tutaj bym chciał jeszcze troszeczkę sobie poekspić. No mimo wszystko jesteśmy mocno w tyłku, jeśli chodzi o ten poziom, więc nie chciałbym później, kurde, się obudzić z ręką w nocniku. Patrząc na szklaną kulę, Gem często potrafi odkryć prawdziwe przyczyny wydarzeń. Kiedyś powiedziała Gelu, na czym polegał podstęp Sandro z wykorzystaniem Wilmara jako marionetki pozwalającej mu kontrolować Deirdre z ukrycia. Dzięki temu, mając faktyczną władzę, sam nie był celem ataku. Jednak Sandro nie docenia przebiegłości tych, z którymi walczy. Nie bierze pod uwagę sprytu tego, którego zwą Krakhak, ani intelektu Gem. Być może po prostu nie zawraca sobie głowy, uważając, że zdobędzie artefakty, zanim jego postęp wyjdzie na jaw. Kto wie? Nie, walczymy. Okej, tutaj jeden do wiedzy.
wiedzy. Może być. Jezus Maria, wszyscy po mnie spierdzielają. O co tu chodzi? Dobra, i tutaj później targowisko. Tutaj gildia magów. Tu ratusz. I tego hajsu będzie mi się ulewać za chwilę. Ekspy. Dziękuję. No, chciałbym zaatakować. Jak ja lubię takie piękne poruszanie się po mapie bez najmniejszego ryzyka, nie? Bez najmniejszego problemu ze strony przeciwnika. O, drugi taki sam miecz, nie? Jeśli dobrze widziałem. Drugi taki sam miecz. Trzmielek. Atakiren. Okej. Tu mamy wszystko. Tu możemy wziąć ten monolit. Tu wziąłem monolit? Monolit był wzięty. Okej. Posłaniec wpadł do obozu Gem i przekazał jej wiadomość, list od Rady Starszych, na następującą treść. Gem, musicie się spieszyć, gdyż ludność z Avli jest wyrzynana całymi gromadami, niczym stada bydła. Osobnik zwany Sandro wskrzesza teraz naszych umarłych jako własne sługi. Ci, którzy za życia byli naszymi najlepszymi rycerzami, po śmierci stają się jego najwierniejszymi poddanymi. Jak tak dalej pójdzie, jego legiony w kilka miesięcy staną się nieprzeliczone. Musicie to natychmiast przerwać. Przyspieszcie poszukiwania, gdyż bez artefaktów wkrótce będziemy wszyscy martwi. Ej, to nie ma czasu? Nie ma czasu, dobra. Myślałem, że jak tak nas popędzają, to że to jest jakiś czas. Okej. Świetnie. Możemy sobie skoczyć... lot. Okej. Wrotki tu. Cyk. I w zasadzie będziemy mieli chyba za chwilkę całą miejscówkę wyczyszczoną z jednostek. Dziś na ziemię opadły zimne, szare opary. Ognie wojennej pożogi jasno zapłonęły na pola i łąki, padł cień. Wieść o walkach w obronie zachodnich regionów Avli dotarła do Gem i Gelu. Gelu jak zawsze spokojny umocnił się tylko w woli zwycięstwa. Natomiast Gem, widząc sprawy w bardziej uduchowionym wymiarze, odprawiła kilka rytualnych obrzędów pogrzebowych, sprowadzających się do ofiary za tych, którzy odeszli, i za ich szczęśliwą wędrówkę w zaświaty. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest poświęcenie. Okej. Tutaj. Doganiamy, atakujemy i mamy wszystko z główki. Tego nie wziąłem, tego nie wziąłem, tego nie wziąłem, tego nie wziąłem, tego też nie, bo mi niepotrzebne. Tego też. Okej, to w zasadzie zostało nam tylko to, jeśli chodzi o Gelu? Prawdopodobnie tak. Gelu musi wziąć tylko to, ewentualnie to. I zabić tych. Świetnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ewentualnie zrobić podobną wędrówkę Gem. No i pobrać zaklęcia z Gildii Magów, które sobie tutaj wybuduję, ale... To prawdopodobnie zrobię poza nagraniem i już w następnym odcinku na samym początku pójdziemy po ten artefakt tutaj Hełm Boskich Mocy, żeby zakończyć ten scenariusz. No i wtedy będzie Gelu już chyba możliwie jak najbardziej wykoksany razem z Gem. Mam nadzieję, że to nam zaowocuje później. Także dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska. Na razie. Pa, pa.